Witamy Was, kochani, w kolejnym naszym odcinku świątecznym z customu do Tomb Raider Another Winter Forest. Jest ze mną standardowo dzisiaj Frodo. Cześć, witam Was. I Undecided. Jestem, dzień dobry, witam serdecznie. Jak powiedziałam ładnie, bardzo ładnie, bardzo. Desełko moje, moje serduszko. Wkładamy klucza? Nie wracamy się z tym słojem? No dobra, to możemy. Wiecie co? Proponuję włożyć. Dlatego, że tutaj jest tylko małe pomieszczonko. Aha, dobrze. No i to... gdzie trzeba użyć naszego łomu. Słuchajcie, skoro Frodo mówi, żeby wkładać, to ja wkładam. Wkładaj. Wkładam. A co się będę? No włożyła, no. Włożyła, to jest od razu save'nę. Dzień dobry. Jakaś ładna muzyczka. A co tu jest? Dobra. Ty, a to... A, tu się coś pojawiło, słuchajcie. Crowbar, słuchajcie. Crowbarem można, robicie? Ale... Tak. Tak. A, pyk... O. Co to jest? O. Jaka Słuchajcie, Harry Potter, ja mówię. Tu się coś pojawiło. Jakiś dzbanuszek, ja to podnoszę. Magic Dust? Dobra. Podniosłem to i zamknęła się za mną brama. Czy wy też tak macie? Na pewno tak macie. Dust to jest jakiś brud, piach? Dust to jest pył. Magiczny pył. Dobra. A magiczny pył. Magiczny pył. To teraz może wróćmy się do tak, tego. Tak, no portalem i do A tego nie trzeba się połączyć. Nie trzeba. Rozumiem, przez że portal. Gdzie tak. to było jakoś tak. No to nie jest nuta z Harry Pottera. Właśnie tak mi się kurczę jakoś. No mi się strasznie z Harry Potterem Mnie też, kojarzy. No. Chociaż ja nie oglądałam, ale tak mi pasuje do Harry'ego. Ja bardzo lubię Harry'ego, ojej. Słuchaj, czytałem wszystkie książki po angielsku oczywiście. Tak, da się złożyć to. Wow. No, jakoś takie hobby. A, i teraz mamy rurę, słuchajcie. Czekaj, bo wkładam. Rurę. Rura. No, czekaj, włóż to ale czego nie mogę... O, dobra, jest. No to lecimy. No to jeszcze wcześniej. Dobra. No tak, bo była tam taka kamera, nie? Tak, z góry. Tak. Mhm, tak. To jest to, o czym mówiłem w tamtym odcinku, że tak. Kamera się taka dziwnie zmienia, nie? Tak. Rozumiem, że kontrolem się tutaj trzeba, bo ja na rurach tak... Tak, trzymasz się po prostu cały czas kontrolem i szarżujesz do góry. A później, żeby odskoczyć, no to musisz alt wcisnąć. Ale ona mi się... O, Lara Widzę guziczki. Kobieto. Guziczki. I potem do tyłu, no. Trzeba odskoczyć. Dobra. Idę do góry. Do góry, dobra. Góry. O, tu, z tej strony coś jest. I do tyłu. Do tyłu, no. Czekaj, jeszcze wyżej. Jeszcze. Tylko, tak, żebyś nie zarył o ten. No, bo zaraz będzie. Jak spadnę, to po prostu będzie mi tak serduszko pękało głośno, że aż wy usłyszycie. Dobra, co my tu mamy? Znowu jakiś lasek. Dobra, jestem. Zapis. A patrzyliście tak po boku tej rury, czy nic nie ma? Nie ma tak, nic. Tak, patrzałam. Dobrze. Nie ma nic. No to ja idę. Oczywiście gdzieś tu po zwyzach próbuję skakać. I znowu ta wiem. Piękna muzyka. Boże, kocham takie klimaty, naprawdę. Tu widzę małą apteczkę znowu, ale tak ciężko ją dostrzec, tam gdzie są takie głazy. Głazy. Nie te pierwsze, ale tylko dobra, te poszedłeś na prawo, o zaraz jak wychodziliśmy, czy tam na wprost? Na wprost. Ja byłem na wprost, jak wychodziłeś i tutaj masz apteczkę? No jest, przy tym drzewie, ptaszki są. Masz, tak, bałwanek leży. No jest. Koło ptaszków, no faktycznie, dobra. Bo tam na prawo było przejście od głównego, bo tu więcej nic nie ma, widzę. No dobra, słuchajcie. No nie ma nic. To idziemy w ten korytarz. No. Tak. Mhm. A tam po prawej, nie dobra. To też są ptaszki, ale one nic nie mają. W sumie głodny jestem. Znowu można wyjść do jaskini. No dobra. Wam, że ja dzisiaj tylko tą maślaną bułeczkę z Biedronki, taką wiecie, którą taką dobrą. Mhm, A ja tylko kawkę dzisiaj. No wy tak, ja nie wiem, nie obiad, wątróbka była i ziemniaczki. Obiad zrobiłam, owszem, a tu chyba można wskoczyć na ten... Ja wskoczyłem za to drzewko, ale tu nic nie ma. Właśnie tu chciałam. Ale nic nie ma, Desełko, właśnie nie ma. Oho, ten już ma. Bo ja pierdzielę. Froduś, tam żyjesz? O, tam coś się pewnie podziało i nie chce nam powiedzieć, co tam w środku. Tylko... Na pewno tam nic... A po co by było to drzewko? To tak... Rzadko kiedy jest coś bezpieczne. A jakże wskoczyliście na tą, pod Aha, tą górkę? Aha, pewnie to coś się pewnie zawali, czy coś. Ja tu nie wskoczę. No nie wskoczę tu, pod tą górkę. Założę się, że coś się stanie i... Jak tu wskoczyć? Normalnie, od prawej strony bardziej. Pod tą góreczkę, o tym mówisz? Tak. Od prawej strony, bo tam jest najmniej... No patrz, mi się ześlizguje. Ja chyba wiem, o co chodzi, ale jeszcze nie wiem. No i teraz przez ten lód tam do góry musimy dalej, nie? Wiecie ładnie? Nie, ja nie mogę wskoczyć.
No ja idę. O, no Lara, proszę cię, nie rób obciału. A te kule tam niczego nie zwojują na dole? Chyba nie. Ja tu nie wskoczę. Serio? Od prawej strony. No, bez, normalnie podchodzisz do samej krawędzi i bez rozbiegu, nie? Wiesz, no tak, z miejsca. No. No. Ale no wiesz co, ale łapki nie, nie mogą być nie, bez przodu. Łapek, nie? To może... Dobra, widzisz, no i kurde, i trzeba mi tak od razu bez łapek. Ale to ręce te precz, łapy? Po co ci te łapy? Wiesz, że ja lubię wyciągać. Wyciąga te łapy i wyciąga. No halo. No halo. O, o kurde, no chyba nie. Zapisałeś? Przeżyłem, nie dotknęło mnie nawet. A, mnie też przeżyło. Odskoczyłem na bok. No ta z Harego, to na bank jest. Nie! Czekaj. Dobra, żyję. O, wy jędze dwie. Jestem 90% pewna, że z Harego, musicie mi powiedzieć. Zaraz ci powiem, poczekaj. To jest jedno z takich bardzo popularnych nutek. A, ale tak. Ja nie znam, ja nie lubię, ale to jest no takie Harego, popularne. Tylko, że to jeszcze z czegoś było. Czekaj, bo zjechałem na tą kolumnę. No i to, no to muzyczka. No to jeszcze z czegoś tak było. A to nie jest czasem też przy okazji Jezioro Obędzie? To jest Jezioro Obędzie. Tak. To nie jest Harry Potter jednak. To jest Jezioro Obędzie. To Harry Potter nie? Mhm. A czemu mi się to z Harrym Jezioro Obędzie albo Dziadek do Orzechów. Któryś z tych dwóch. To jest, to, albo jest, ja to, jest bardziej, to. Ja bym powiedziała, że bardziej Dziadek do Orzechów. Tam coś na balkoniku. No to Dziadek do Orzechów w takim razie. Tak, to jest Dziadek do Orzechów. Możemy pójść dojść do kompromisu jakiegoś. Do konsensusu. Tu jest tak. Jakiś zamarznięty pies albo coś, nie wiem. Widziałam. Taki tak. Wilczek zamarznięty. Tak, tak. No. Oj, dość spora lokacja, powiem. Bardzo, wam. No. Cholera. A tam jakiś piesulek sobie leży w ogóle po lewej. Jaki ładny, czy to jest wilczek, czy to ale będą, wilczek? Słuchajcie, będą prawa, więc jak nic, gadajcie, gadajcie! Gadamy. A gdzie ty masz wilczka jakiegoś? A po lewej, a ty już, bo jak a zgadajcie. Na dole? Nie, ja jestem jeszcze tutaj na razie no, na skakałam. Tym balkonie. No tak, tak. A ja jestem na, ja jestem na lodzie, bo tu jest po lewo. Przejście albo na lewo, albo na prawo możemy przejść. Ja po lewo jest. Ale wiesz co, Frodo, tu... Tam wilczek sobie siedzi koło tego głazu, no, jak z góry patrzysz tak. Na przykład, tak. No to co, lewo czy prawo? A prawo, poczekaj, ale mówisz o tym jeszcze śniegu na górze? Tak, cały czas, bo nie, ja już jestem na dole, to ja bym tam pochodzić. To wiesz co, Frodo, ja bym poszedł na prawo, bo tutaj się dobra. Da na prawo. Na prawo jakby taką, dalej gdzieś, tak. Tak, taki rożek jest, no skoczyłem orzem, na ten rożek. No, orzem skoczył na roga, powiem ci, że słuchaj, wybitnie. I tu, no można niby. No, można niby. No niby to można, czekaj, to są czekaj. Takie te filary. A powiedz mi, czy tam coś dalej jest i czy coś jest wybitnego, co ja bym chciał mieć? Gdzie to może doprowadzić? Ale wiesz, a ty czasem to nie doprowadzi do... jakiś płomień. Po filarach. Tam jest kratka, Frodo, za filarem jednym. No widzisz, jest. To, no to tam będziemy skakane mieć. O, ho, ho, ho. No, no to... i jest jakiś płomień. I no, ale też widzę dźwignię, ale tam się dostać. Nie, dobra. Jezus. A Deseo, jak tam? Deseo, gdzie ty no ja eksploruję dół, wiesz? Dobrze, dobrze, co tam dobrze. Masz ciekawego? Znalazłaś coś? Znaczy, o, dźwignię mam. A, dźwignia, no to dobra, no to już jest... A czy możesz bez rączek skoczyć? Jest, słuchajcie, przejścia są, jaskini jest do przesuwania taki... To wiesz co, to ja do ciebie chyba zejdę już po prostu. Bo tak. Ja tam i tak nie wskoczę, Frodo mówisz, takie tam zamknięte i tak. Ale no i tak, co? A jest ten wilczek, a, ale on nie atakuje, nie, nic, tak? Nie, nie, on sobie leży, on jest taki no słodki. Okej. Okay. Słodki. Ale czy to jest? Może, no i co, oczywiście no życie. No dobrze. A macie coś, jakieś dobroci gdzieś? Co? No właśnie, na razie co? Na razie te dźwignie mam, ale są tam tak, słuchajcie, jest jeden korytarz do przesunięcia, tylko oraz się da, znowu skrzynka. No, to dobra, i jeszcze jest jakaś wejście do jakiegoś też takiego tunelu, ale nie właziłam tam, no bo na razie chciałam się tu rozejrzeć. Skrzynka, mówisz, po lewej stronie oraz do przodu, o tym tak, mówisz? Tak, tam gdzie jest taki tak, lód? Dobra, tak. No to, no to o, ja jest, to... to chyba to... No, dobra. No to ja to pcham od razu, słuchajcie, no bo co? Dobra, jest to taki ten korytarz, co mówiłaś, widzę to. Aha, i faktycznie oraz, ale tam coś po prawej stronie od tej skrzynki jest, słuchajcie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czy wy o tym mówiliście, to znaczy, czy ja się tak, wyłączyłem? Tak, tylko że no tam będziemy musieli chyba od innej strony przejść tak. Po prostu. Tutaj w ogóle do tego domku... Ja nie wiem, czy, ten, czy ta dźwignia nie jest jakąś... wiecie co? To jest jakaś czasówka. O nie, proszę cię.
Tak, to jest czasówka, słuchajcie. Dźwignia to czasówka, która wyłącza ognie i to jest dramat. A byliście... A to ja widziałem z góry to. Gdzie ja spadłem? Słuchajcie, jak mieliście ten klocek po lewej stronie do przesunięcia od tego domku i tam potem za tym domkiem też po lewej stronie jest takie wejście jakby. No to nie właśnie, nie. Na razie jeszcze chcemy tutaj dookoła. Ja żebym tu wlazł oczywiście. To czekaj, ja się po prostu wczytam, spokojnie. Ja się wczytam, a co się będzie. Ale wiecie co, tu nie ma dramatu z tą czasówką. Nie ma ja dramatu? Ja wam powiem, czy to jest... Ja tylko wam szukam powiem, tej czy to jest teraz tu w ogóle jest. Potrzebne nam w ogóle do czegoś. Aha, tu jest dźwignia. Tam jest dźwignia na ścianie, no. Ja ją widziałem no, z góry. Dobra, tylko teraz tak. Gdzie jest dźwignia, która wyłącza ci ognie, desełko? Na takie są filary takie niepełne, takie... No. Bo tu mam takie duże brązowe drzwi. Właśnie koło nich jestem. To gdzieś... I tutaj widzicie? Koło tych brązowych drzwi jest jakiś artefakt, trzeba wtrynić. Koło tych brązowych... Ale mówisz o tych podwójnych, tak? Tak, tu gdzie masz tego cały, zamarzniętego pieska jakiegoś? O tym? Nie, myślałem, jeszcze mówię nie? O domu. To dalej, to obkrążaj cały ten dom, aż dojdziesz takich filarów połamanych. Ludzie, i zrobili to po to, żebym się zgubił, no. Słuchajcie, bo ja się zagadałam. I teraz nie wiem, co ta dźwignia robi. A, tu jest dźwignia na filarze, tak? O tym mówicie? Czekajcie. Tak, i teraz najpierw sobie może ogarnij, bo u góry pali się ogień. Musisz ja ją pociągnąłem. Ja nie mogę. Dobra, poczekaj, to ja muszę zobaczyć, gdzie ten ogień jest najpierw. Gdzie tak to mówisz? Biec? No i tam właśnie jest taka wysepka przy jednym z filarów. Rol trzeba zrobić. No. Jaki rol? No i później na z łapkami się chycić i później znowu łapkami się chycić. Ja nie wiem gdzie. Tu. Gdzie to? No w ostatniej chwili to zrobiłem. No to dobrze. Nie, to nie jest wyśrubowane, naprawdę. Czekaj. A, bo tam na górze się pali, o tym tak, mówicie? Tak. No to ja sobie może najpierw tą drogę przećwiczę. No tak. To jest tak, dobry masz pomysł. Masz tu dwa filary, tak? Jeden płonący, który się pali. Dobra, ona się tutaj czysty. Złapie. I tutaj za tym czystym drugim jest taki brązowy kopczyk, prawda? Ja, słuchaj, stoję na filarze i naprzeciwko siebie widzę ogień, tylko że on jest delikatnie wyżej, ten ogień, nade mną. Wiesz, o czym mi chodzi, czy nie wiesz, o co mi chodzi? Znaczy, no chodzi ci o ten ogień, który, bo tylko jeden tu jest płomień. Tak. Jeden tylko i teraz, no i dobra, i za nim jest kolejny filar, niższy. Widzisz ten filar, no to ja na tym filarze niższym stoję. No to dobrze, o to mi chodzi. No i z tego filara musisz tam skoczyć, tylko jak nie będzie płonąć. To ja to chyba zrobię, czekajcie. No to jest proste jak dupa węża. Żeby się tam nie zatrzymywać, nie? Tak. Ten ogień, musisz tak jakoś to wycyrklować. O, dobra, let's try. No. On to zrobi, ja ci to mówię. No ja wiem, że to zrobi. Przecież on to zrobi raz, dwa. To raz, dwa i ciach, bach i po krzyku będzie. Czekajcie, zobacz, ile mam czasu na to, ale myślę, że... No nie, bo przeskoczyłem to. Jeszcze raz, spokojnie. Mm. Dam radę. Znaczy, prędzej czy później dam radę, no. Takie rzeczy w trójce robiłeś. Na razie nie wiem, jak się dostać do tej kratki, szczerze mówiąc, która się otworzyła. No tam z góry, tam gdzie my byliśmy, gdzie ja chciałem no właśnie. Iść, czyli na lewo. Ale to ja proponuję na razie jeszcze tym dołem iść, tym drugim korytarzem. Aha, tam. Tu przeskakuję. Dobra, jeszcze raz. Dobrze. Bo mnie się wydaje, że jestem na środku, a ona i tak to przeskakuje. No wiem, o co ci chodzi. Muszę być bardziej po prawej stronie tego filaru. Trochę mnie ruchy Lary irytują, powiem wam. Jak się zakoleboczę za bardzo, no, nie? No. No, taka jest, taki szturmoczek trochę, ale no. Dobra, czekajcie, a ile mam czasu na to? Moment, bo teraz czuję presję, to już ta presja ale wjechała. No właśnie, po nie co? Wiem, czekaj, po co? To się... Po co? Aha, to się już my pali. Tutaj chodzimy sobie. Możesz mi tą kamerę... Jakbym tak musiał, tak jakoś, czekajcie, czy jak tak polecę, to doskoczę? Tak, doskoczę, dobra. No. Okej, okay, no to jedziemy. Dobre jest to, że jak będziesz się tam wspinał na łapkach, to możesz sobie zapisywać w trakcie, prawda? Prawda, jakbym miał gdzieś się spitoleć na głupią twarz. To jest prawda. Można się wrócić na górę, Jezu, dobra, tam gdzie zaczynaliśmy, wiecie? Także nie ma problemu. Dobra, ale to co? Ja proponuję najpierw dół ogarnąć, nie? Wy sobie ogarniajcie, ja nie, na nie, gotowe. Nie, ogarniamy, ja bo chcemy, wiesz, zobaczyć, aha, gdzie, dobra. Co, no tak, a u mnie będziecie oglądać moje poczynania. Będziemy. Kur, Lara, nie. Wiecie, ten, kogo spotkałam? Kogo? Te beboczki z Irlandii z Tomb Raider 5. A, dobra, to się solidaryzujcie. Ja będę później, spijać śmietankę później. Jak będziesz na tych ogniach, to możesz normalnie skoczyć bez łapek, nie? Tam. Ale no musisz wziąć ten rozbieg, nie? Jestem. Przydałoby się. No i pięknie. Dobra. Zapisz. Całość zrobiłeś? Tak. To zapisz. Zapisałem.
tak. Ja to, ale nie, przepraszam, to, tak. Przepraszam, nie, ale dobrze, ja dobrze. Tych live'ów tak zostało. To zapisz. To zapisz. A ja jak jestem na live'ie na przykład i ciebie, jesteś na czacie, nie? I słyszę tylko takie zapisz, to ja już słyszę to twoim głosem, bo po prostu do mnie mówi, nie? Zapisz. Dobra, jestem na tym balkonie, tu będzie pewnie crowbar, prawda? Nie. A dźwignia, dobra, dźwignienka, dobra. Tylko musisz do niej, musisz podskoczyć i CTRL wcisnąć. Dobra, mam to. No. Poszli. No i kratka. Ja, słuchajcie, do kratki musimy się od góry dostać. Ale i to ja będą proponuję... te skoki, słuchajcie, po tym. Tak, ale proponuję filarach. Najpierw dostać się tam do tego przejścia, jeszcze do tego tunelu koło... Pamiętasz, jak ciągałeś gdzie mówiłeś, tam, nie? Że ten krocek taki... brązowy? Tam na wprost ten tunel byłeś, od tego. No. Tak, no. Dobrze, tak, dobrze, tak, zapraszam serdecznie. Tam. No właśnie. Zrobiłem. I'm so proud of myself, bitches. Tak. Jesteś po prostu mistrz. Mistrz. No to dzięki mistrz, wam, ja mówię. Wy mnie szkolicie, słuchajcie. Tu rośnie nowe pokolenie TRK, tak? No. Rośnie. Oj, spadłem gdzieś, cholera. Ale wiecie co, to jest dla mnie takie bardzo sentymentalne, że są osoby na YouTubie, które właśnie nagrywają customy, dlatego że brakuje mi tych lar, starych lar. A no pewnie, że tak, no. Co ty? Ileż można, nie? No. Dlaczego wyszło mi do Windowsa? Ja nie wcisnęłam Windowsa. A zablokowałeś sobie klawiaturkę. Tak jak zwykle z tym Windowsem. No ale nie kliknęłam Windowsa, wcisnęłam CTRL i mi wyszło. No to ale słuchaj. Ale w ogóle, słuchajcie, mam jakby wiuchniętego kompa. Co? Nie, gadaj tak. A masz zapis? Ja już tam ten wszystko jest, prawda? Zapis Jezu. Mam, ale boję się tutaj bardziej o zapis. Tu jest jakiś pingwin. Co to mnie? To mnie zerzy. Gdzie tu jesteś? No jestem tutaj. No chodzi to za nami. Znaczy, ale to co? Chodzi za nami, ale bo to... Bo to jest takie... Ma... No, to są właśnie... Co? Robi. Mam problem. To nas dziabie. Masz problem. To, słuchajcie, może zrobić... Nie, grajcie. Ja tak sobie poradzę z tym problemem. To tak. Frodo, tu są jakieś dymiące misy, żarzące uważaj, się. Tak, uważaj, żebyś tam nie wlazł, bo cię podpali. Podpali. Znaczy generalnie jest tak dźwignia. Się rozglądam. Gdzie masz dźwignię? To nie jest dźwignia, nie, czekaj, co to... A nie, sorry, to są jakieś... A jest dźwignia, dobra, ale ona jest na górze tam, tak? A no, no to tak, jest dźwignia. Dobra. Frodo, tak, ale ja mam już dwie te maszkary. Tak, dwie tutaj łażą, ale one tak, wiesz, spokojnie, biegaj tam, ja nie? Ja tu zapiszę. I teraz widzisz taki korytarz, ja to widzę tutaj, że korytarz. To jest chyba ta nasza skrzynka taka, którą czekaj. Przesuwaliśmy tam wcześniej. A, to będzie po lewej stronie od tego wszystkiego, poczekaj. No. I my sobie tą skrzynkę musimy chyba zabrać. Tak, ale to trzeba ją pchaj do siebie. Tylko wiesz co, ja mam chyba, będę miał chyba problem delikatny, ale zaś ci powiem. Desełko, czy tam żyjesz? Ogarnęłaś? Ja już jestem. Tak? Dobra. To super, dobra, mam ten, ja to do siebie dziwną zabieram w takim sytuację. Razie. Dziwną? Dziwną. Nie wiem, co się stało, bo nie wcisnąłem Windowsa, a wyszło mi do niego, był czarny ekran i w ogóle pasek start mi zniknął, więc... Wow, o kurczę. Ale wystarczyło odpalić jeszcze raz custom i wyjść z niego i wtedy pojawił się z powrotem. Dobrze. Pasek. No dobra, mam tą skrzynkę i ją co chyba trzeba do siebie, do nie? Do siebie, bo tak, pewnie tak. Będziemy musieli gdzieś wyżej pewnie wejść. No tak, albo na to tam wychodzi, jest też, tak. No pewnie tak, ale tam może też być jakieś tym? Przejście. Poczekajcie, a za tym może być przejście. Zaraz zobaczymy. Nie, za no. Tym nie ma. Nie ma? Nie ma? Nie, okay. Ma, nie ma. Fajnie, wiecie co, że nie atakują nas, jak przesuwamy. No bo tak, to by było, bo to było już chamstwo. Pomyłka jakaś. One tu w ogóle nie przychodzą do nas. Tylko pytanie jest takie, słuchajcie, czy ja to jakoś zdążę wyciągnąć? Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? O, okay, zapałki. Dobra, ale moment. Dokąd wy to wyciągnęliście? Właśnie nie wiem, jak daleko mam to wyciągać. No tutaj aż ten filar. Żeby nie? Na ten pierwszy filar wskoczyć. Aha, chyba. No to tak. Okej. Mhm. A czy coś tu dookoła było? Nie, na dole? Nie. Tutaj macie flary. Mamy flary, tutaj widzę. No są. Dobra. Dobra. Czekajcie, tylko ja muszę oczywiście po nie wskoczyć jeszcze, tak? A pamiętacie tego wilczka przy bramie? On też pamiętamy. Takie dziwne, było na niego też skierowana kamera. Ciekawe, było, o co było, chodzi. No. Albo można coś pewnie przynieść mu, nie? Później, może. Zobaczymy. No i tutaj na ten filar też, potem następny, na wprost. Tak? Może, tak, poczekaj, bo oczywiście musiałem się zdupczyć. Znaczy, no ja od razu skoczyłam do tej dźwigni, nie? Bo to jest a, od razu? No. A czy jakiej dźwigni? Antec możesz na wprost, a później dobra. Do dźwigni. To zaraz, no. Poczekajcie, najpierw te flary sobie czas ogarnę. No, to nam daj, a tam coś jest, jakieś jajo-bajo. Może tym będziemy mogli nakarmić wilczka? Może być. No ale teraz właśnie lina. Maciusiek teraz... tam z linami? Nigdy nie robiłem chyba liny. Znaczy ja wiem, że wy macie jakiś taki patent, że ona tak zaczyna się bujać szybko. No to spokojnie, wytłumaczymy wszystko. Aha, okej, dobra, super. Ale ona się dziwnie zachowuje na tej linie. A to ci już poszli.
Gdyś nie mogą puścić jest na tej dźwignia, linie. Tu jest dobra. Tak, jak weźmiesz dźwignię, to wyskoczy lina, nie? Z tyłu od razu za tobą. Poczekaj, muszę najpierw się dostać do tej dźwigni. A rzeczywiście dziwnie się zachowuje, no ale dobra. Nowe ruchy tutaj. Dobra, tu doskoczyłaś. Pięknie. Ja pierdzielę, ale mam problem z rozruchaniem jej. Ej, Desełko, proszę cię. Ty... Mam się hamować, no dobra. Bo jak słuchajcie, jak Deseła albo Frodo mają problem, to mnie już nie ma, nie? Jest koniec, jest koniec ze mną. Mamy problem. No, nie, jest, jest okej. Kuźwa, proszę was. Nie, no jest okej, jest okej. Gold nugget. Nugget to jest orzeszek, tak? No, takie, no nuggetsy, no. No nuggetsy, no. Aha, nugget, aha, taki nugget. Mhm. No dobrze, no to niby to miałoby być do żarcia chyba, nie? Czekajcie, bo nie wiedziałem, że tu można zginąć. Maciuś, jak tam, miasz tą dźwignię? Ja próbuję do niej wskoczyć tak z krawędzi, tak po boku, wiecie o co chodzi? Myślę, że to się uda prędzej czy później. Ale ty z tego, ten filar, skoczyłeś najpierw na filar, czy od razu chcesz do dźwigni? Nie, najpierw na filar ten taki. Aha, dobra, no, to możesz tak skoczyć. Teraz do dźwigni się pchasz, powiedział Frodo, dobra, mam dźwignię, spoko, luz. Kuźwa, on jest dobry, nie? Od razu się do dźwigni pchasz, customowy wyjadacz, patrzycie go, no. Powiedział, co wiedział, no. Dobra, mam linę i teraz rozumiem, dobrze, że znowu na filar... Może z dołu, najlepiej z dołu, ja bym proponował, bo ona nie chce się później opuścić na tej linie. Trzeba ale z dołu z tego loda? Tak, z lodu, normalnie z miejsca wskoczysz na linę. Można? Tak. Po prostu stoisz pod nią i tylko wciskasz alt tylko, i CTRL. Tylko, że te tutaj, no... A jak ty się opuściłeś na tej linie, bo ja nie dałam rady się na niej opuścić. Opuścić? Znaczy jak? No bo niżej, żeby się bardziej rozbujała, nie? Ale wiecie co, ja nie mogę... O dobra, trzymam się. I teraz tell me what. Rozumiem, że mam się rozbujać tam. Tak, na wprost. Tak, zapisz to sobie na linię. A możesz zapisywać na linię? No, nie. Możesz wcisnąć F5? A tak, okej. No. Dobra, rozbujałem ją, tylko ja nie wiem, jak to zrobiłem, że ją rozbujałem. Jak ją rozbujałem? No to było... Jezus, to się rozbuja? Znakiem zapytania? Znakiem zapytania. Znakiem ja tak automatycznie zapytania. To oczywiście robię. Znak zapytania i do przodu, nie? Trzymasz. No oczywiście nie puszczasz CTRL w ogóle. Nie, absolutnie. Trzymam trzy klawisze już na raz, za chwilę mi palce oberwą się. Kurde, kombinacja alpejska. I kilka razy, jak już jest tak, ale wiesz, jak wy tak robicie, że ona tak potem tak nagle przyspiesza na tej linie? No ale bo tutaj to jest zjanione w ogóle. To. Ja tego nie zrobię. Co wy... No bujaj tam, no. No bujam, tylko jestem... A jak się trochę na tej linii obniżyć, słuchajcie? No właśnie mówiłam, żeby z dołu to zrobić, a nie wskoczyć bezpośrednio. No ja się... Czekaj, jakby tak... A, obniżyłem się, dobra. No. Moja nie chciała się coś obniżyć. Kontrol i strzałeczka w dół po prostu poszło. O, widzisz? Aha, no co? Także... No, widzę, no. Dobrze, no, dobrze. Cieszę się swoim szczęściem. Ja was bitę. Ej, ale ją teraz... Jak ją rozbawię? A jak teraz jak się skacze? O, jestem! Dzień dobry, za pierwszym razem. Jezu, ja nie mam pytań po prostu do tego faceta. Teraz skończymy to. Ja już kończymy custom. Dobra, podnoszę coś. I zapisuję. A wy już to zrobiliście? Pewnie ja już tak. Wiem, co to jest. No? To jest, słuchajcie, coś, co musimy dać temu, nie temu biednemu wilczkowi, który tam sobie w jaskince leży, tylko temu wilczkowi, który jest przy tej bramie. Jakby ten zamarznięty? Nałożyć mu na pyszczek, tak. Ten zamarznięty? Tak, na pyszczek musicie mu to nałożyć. I to otwiera się główna brama, ale ja tam nie idę, bo jeszcze ta przecież nam została ta furtka. To poczekaj, to ja tam pójdę i wcisnę mu to. No, ja też to wcisnę, a my po prostu nie idę, nie przechodzę przez bramę. Dobra, okej. Dobra. Okej. Skoro tak mówisz... Tak mówię i tak jest. Oj, to jest właśnie ten lisek. No nie, ta jest dobra, nie? Tak mówię, tak jest. Słuchajcie, ja mówię tak, Desoku to jest taka typowa kobieta, ale ja ją uwielbiam, naprawdę. O Boże, wy byście musieli nagrać dzisiaj moją rozmowę w aucie. A co tam padło? Nie, tylko nagrać taką typowa Halina po prostu. Typowa Halina? Typowa Halina. Dobrze, dobrze, Basiu. Dobrze. Czekajcie, gdzie ja wylazłem? A ja tutaj, się dobra. Puściłam. No, nic mi nie mówicie. A to ty już tam nie skaczesz. Nie naprowadziliście mnie. Ja was przeszkolę z parkoura z Minecrafta. Ja wam wtedy pokażę wycisk. Ja wam pokażę. To ja już wiem, że... Ale ty nie będziesz miał do mnie takiej cierpliwości. Nie, nie. Nieprawda, nieprawda. Ale ja ci będę przypominać. Pamiętaj, jak ja się zachowywałam. Bardzo ładnie. Dobra, nałożyłem tą piłeczkę, tą fokę
I pokazał się lisek, słuchajcie. Tak, ale ty nie przechodź tam. Idziemy teraz na górę, nie? Na górę, nie? I teraz, żeby wejść na górę... Patrzcie, u góry jest moneta. Co ty za Tak, tylko żeby wejść na nią. No właśnie, to jak mam to zrobić? Czekajcie. Jest przy domku taki... Zaraz wam powiem. Tutaj, gdzie ten lisek, ten taki żywy. Nie? Tak, no, ten żywy, no. Ten wilk. Tak, ten wilczek. To jest taki... Ten biały, czy ten... Nie zamarznięty, ten co po prostu jest skulony w tej ala jaskini. Ten co był na początku już, na dzień dobry. Tam, dobrze, dobrze, idę tam. No to ja też tutaj jestem. I ci zaraz powiem, trzeba z domku się odbić i po prostu wskoczyć sobie... Tak, zrobiłeś to, Frodo? I skoczyłeś tak, na tak. ten... Tak, no. Z daszku no. na ten... Aha, dobra, rozumiem. Idę. To jest taki filar, taki klocek. Na ten filar, dobrze, tak, tak, tak. I tam cały czas górą się przedostajesz. Z daszku sobie tak wiesz. Jestem. Dobra. I teraz później tu na wprost. Rozumiem, że na wprost daszku na rączkach od razu. Tak, tak. I musimy ten cały domek dookoła obejść? Znaczy... Ale czemu ty chcesz na rączkach? Nie. Nie. Z daszku musisz odbić się na lód. Tyłem... Na ten lód z tyłu no, chcecie na tyłu, wejść? Z tyłu, tak. No, no. Tam, gdzie zaczęliśmy w ogóle poziom. Tak. Dobrze, tak. Nieważne jak to robisz, ale robisz to dobrze. Jestem. Dobrze. No. Dobrze, wy musicie mi bardzo tak, wiecie, instruktażowo... Zapisz. Dobrze, zapisuję już, jestem, mam. I teraz na to prawo, Frodo, tam gdzie byliśmy. Tak, na prawo. Desełko, to jest dla ciebie coś nowego tutaj. My tu już byliśmy, customowi wyjadacze. Ale ja już jestem w ogóle tam... Ona już, no, ta, ona już kończy. Ja już to mam, tam jest moneta. A moneta, o. Tak. Oj, kolejną żabcię widzę. Oj, reniferka, jak ją... I misia niedźwiadka. No nie, nie. Dobra, zapis. Dobra, to tutaj te filary, tak? Trzeba podpalić ten. Dobra, to ja tu na was czekam. Dobrze. Tam jest taki rożek, rożka to tak niefajnie. Już zrobiłem, jestem już na tym lodzie. Ja jest niesamowity. Kochajcie mnie. Ja tutaj, wiesz, rożka... Kochamy. Ale powiem wam, że ja sam jestem w szoku. Naprawdę. I teraz powiedzcie mi, czy na filar lewy, czy prawy doskoczyć? Ja od razu na prawo, tam od razu gdzie na prawy. Prowadzi, tam który prowadzi od razu do kraty. Dobrze. I tam się złapać łapkami. Tak, dobrze, ja dobrze, postaram się. No, Frodo musiał zaliczyć wszystkie, bo on już taki jest. Po prostu lubi zaliczać dokładnie, tak dogłębnie tak, jakby. Tak, dokładnie, on wszystko musi sprawdzić. On ma zawsze oral examination, nie te sprawy, a my... My z Desoku, słuchajcie, na szybko, bez romantyczności, bez taką ceregieli. O, jakiś żeś ty się... Tam, dajcie spokój. Proszę was, trzy ruchy. Ludzie. Będziecie w moim wieku, to musicie robić wszystko powoli, dokładnie. Myślisz? No tak, bo ty z nas wszystkich najstarszy, Andes jest najmłodszy. Najmłodszy, nasz, tak. Kochany. Jestem na rączkach, dzień dobry. Super, mam monetę. Tak. I dobramy od razu, rozumiem. Użyć. To dobramy, co, idziemy tam, gdzie ten lisek, tak? Tak, ten lisek, tak. Dobra. Czekajcie, bo ja dopiero wchodzę w kratę. Znaczy, jaką kratę? Aha, no w kratę, a mimo, że masz monetę. No gdzie ty, halo, desełko, wiesz, ja lubię szybko, ale slow down. Okej, dobra, skaczę sobie postaram tu. Się. O, jakoś a czemu się mam. Nie złapałaś? Dlaczego jesteś taka niedobra? Ej, ona mi haczy łbem tam. Tak? Może tam, bo tam jest taki ścięty sufit. Weź tak troszeczkę może troszkę, na lewo. O, dobra, na lewo. Dobra. Mm-hmm, troszkę dalej. Już mam, dobra. Tu ładne zwierzęta są, jak tu ładnie. I mam monetkę, dobra. I rozumiem, że teraz do liska. Tak. Jest. Dobrze. Nie tamuję was za bardzo? Nie. Idziemy ładnie. Ja sobie dopiero teraz przechodzę przez tą bramę. Mi cały czas życie, słuchajcie, fajna. Miga, ale to nieważne, ja sobie poradzę na razie. A czemu ci życie miga? No, bo jakoś tak szkoda mi apteczki tam, wiesz. A nie, bo tak się zastanawiam właśnie, a nie mieliśmy żadnych przeciwników, nie? Mieliśmy nie tych gryzoni, gdzieś tam skoki, nie, skoki coś tam, tak, wiesz. Ale nie, bo tam tak się zastanawiam, bo w sumie broni nie mamy, to tak. Mam kaccenkę, dobra. Dość spory obszar. Pierdu, śmierdu. Ale to są zwierzątka, które są. Te zwierzątka fajne, takie bardzo nic nam nie robią na szczęście. Jakaś cerkiew, ta osarna wyskoczyła, Boże, moja siostra. Rozumiem, że każdy z was ma jakieś... Tak. Ulewa jest moją siostrą strumień bratem. Ja śpiewałam tę piosenkę Zabić Nienina. Podstawówce tak. Dostałam szósteczkę, pamiętam. Ale ja byłam wtedy zakochana, słuchajcie, ja kochałam Pocahontas i kocham do dzisiaj. Ja ogólnie wszystko lubię. A ja wiem, poszedłem na prawo od razu. A tak, ja tam jest wiem, Renifer, ten tak? Tak. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę. Imię ma i zaklęty w sobie czar. Czar, a nie czas? Czar.
Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem. Tutaj nic nie ma. Ten Reniver się patrzy, się kręci wokół nie mnie. Nie ma. Chodźcie prosto. A każde z żywych stworzeń to mój druh. No deseo, halo. Duecik. Nie, nie pamiętam, że to było w pierwszej klasie. O Boże. A ja wiem, że ten gła na. Rozumiem, że do wody nie wchodzimy, bo nie. Do wody, znaczy to jest, ale... To jest lód. To jest lód. Aha, dobra, okej, okay, to ale jest. Ale słuchajcie, zanim jeszcze właśnie tutaj jest taki... Jakieś ognisko. Wlazłem to jest, na to. Czy to jest jakiś krzyżyk? Gdzie wy wleźliście? No, jakiś taki palik. Krzyżyk. Kolejny sekret mam. Znowu taki wisiorek. Gdzie masz sekrecik? Za tą całą chatką jest taki cmentarz. Za chatką. Ale to jest duży obszar. Ja wiedzę. To jest taka trochę cerkiew, słuchajcie. Takie ma zdobienia bardzo. Nie no, w sumie Rosja. No. Rosja. Ale ja lubię taki klimat. Ja zawsze w Simsach, jak kiedyś grałam w Simsy, to było lata temu, Simsy. To ja zawsze sobie w takie w taki klimat budowałam. Faktycznie jest jakiś cmentarz. No i tam krzyżyk jest. Dobrze, jest. Czekaj, bo ona mi się bloczy tu. To takie sekrety, różańce jakieś, kurde. Gdzie ty masz ten krzyżyk? No, a tu, dobra. Jezus, zezol jestem. A ten niedźwiedź mnie zazera? Nie. No tutaj artefakt jakiś trzeba. A nie, tu wiecie co, można to wydłubać. Wydłubaliście to? Nie. Obok gdzie, cmentarza, z tyłu, czy... no, tak, obok no. cmentarza tutaj, jak idziecie tym przesmykiem, to są takie drzwi. Poczekaj. A to ja myślałam, że tam trzeba coś włożyć. Nie, to można wydłubać. A, ja byłam, przysięgam, że ja myślałam, że to trzeba włożyć coś tutaj. A, to takie złote, takie na bogato. No. Takie kato na bogato, no dobra, o tak. Dobra, crowbar. Dobrze, po tym można chodzić. Co ten niedźwiedź coś robi? Nie. Gilden plate. Jezus, jakie to jest wielkie, słuchajcie, gdzie ono to mieści wszystko? Kurde. A nie, niedźwiadek nic nie robi. Tam może dużo pomieści. No. Mówiłam już. Wypowiadałam się w tej kwestii. Był cały osobny odcinek. Tak. Maczuga time. Live był w ogóle w związku live. Z tym. Ale tutaj za niedźwiadkiem nic nie ma. Nie ma, nie, nic. Nie ma. To dobra, to idziemy dalej. Idziemy na prawo. To mi w ogóle wygląda, żeby trzeba podpalić ten ognisko. Kominek. Znaczy no, to ognisko, kominek. O, i tu chyba trzeba wtrynić to. Tak, to chyba. Kółek. To wydłubane, tak? Też o tym tak. Już widzicie. Jezu, słuchajcie, jak ja idę z wami tempem. Ja... To jest niesamowite. Krok w krok. Słuchajcie, gdybym teraz miał kamerę włączoną, byście widzieli, jak się głaszczę po włosach, tak wiecie, takim ruchem, nie? Bitch, I'm fabulous, coś takiego. Przysięga mnie. Lara, a włożysz to, czy będziesz się blokowała? Jak dulna. Ale tu nie można przejść. A nie, można. Nie, no myślę, że można. O kurde, coś tu spadło. Uważajcie. O Boże, jak się przestraszyłam. To ja zginę. Dlaczego? Nie, to nie zabija. Dobra. Mi spadło na łeb i nic nie stało. Coś. Aha, ta kartka się otworzyła tutaj i mam jakieś beczułki. Jak ja mam przez nie przeskoczyć? No, z lewej strony po prostu. Z lewej strony. Rany boskie. Cerkiew jak nic. O, dobra, masz... Jezu! No. Spadło, oczywiście się wystraszyłem, jak zawsze, galoty pełne, nie? Mhm. Dobra, jakaś drabinka, słuchajcie, idę. Aha. To można przesuwać. Taka gablotka z takimi jakimiś... Tylko eksponatami. Gdzie? Tylko gdzie? Patrzę na suficie. Kadzidła. Trzema takimi tymi? Szukałem tego słowa. A to matrioszka jest jakaś. A nie widzę żadnej podpowiedzi. Słuchajcie, a tutaj po tej takiej jakby skośnej belce nie da się wejść? Czasem tam wyżej jakby? Aha, tu, no. No można niby tu. Czekajcie, i teraz co mi to da? No można wyżej jestem, wejść. Na razie jestem za ołtarzem. Za ołtarzem, no właśnie w sumie sam dół bym przetrząsnął. A to coś trzeba włożyć, tak? Ale, a, bo tam wyżej można. Tam jest gablotkę? Jeszcze nie, ale wiesz co, ale na górze... Ale gdzie ją trzeba przesunąć? Na rączkach. Nie, odsuń ją tylko, bo tam jest jakiś artefakt. Aha. Znaczy artefakt, co ja gadam. Jest, słuchajcie, matrioszka. To jest wejście do dźwigni naściennej. Tam do góry. I tu jest ruchomy klocek, o shit! A jest ta dźwignia, ale ty nie doskoczysz, to jest za daleko. Nie doskoczę? Nie, z tej rampy to za daleko. A na ten żandol ona nie wskoczy i się nie rozbuje na nim? A nie, to chyba tak nie działa. Chociaż... Poczekaj, Frodo. Ja tu mam... Wiesz co, tutaj się... Widzę, że się bardzo rozkokosiłem dzisiaj, słuchajcie. No rozkokosiłeś. Kurde. Nie wskoczy tak. Po lampach chce skakać. Dobra, to ja sobie tą gablotę przesunę tak, jak mówiliście. Jakaś w ogóle muza się włączyła. Jaka muza? No. Słyszę, jak oni śpiewają. Wow, a to już się zapada, to mi nic nie powiedzieliście. Zapada, mówiłem. Ja to nie słuchałam. No oczywiście, tak. Po co mnie posłałeś, nie? Po co? Za ołtarzem nie ma nic. A powiedz mi, a w którą stronę ciągnąłeś do siebie tą gabotę? Po prawej stronie jakby? Tak. Ona dosięgnie tej dźwigni? Nie. Ja tam nie mogę wskoczyć, w sensie ja, ale to jestem ja.
pod schodami tymi, znaczy to schody, pod tą taką kładką. Pod tą wejściówką, no. No to tam jest żabka, nie? Jakbyście chcieli. O, jak cudownie, dobrze. Podnieś to. Ale tu gdzieś trzeba wskoczyć, to już. Ej, tam muza mnie... Ja mam ciary, ja mam ciary na ciele, nie? A matrioszkę mamy. To jest creepy. Może ten pyłek gdzieś trzeba tu użyć, co my mamy, taki woreczek. Bo to tak jakoś pasuje do tego kościoła. Za ołtarzem jest coś do włożenia, ale nie. Ale da się. My coś mamy, żeby włożyć? Nie. No właśnie. Nie mamy Andes? Nie mamy. nie mamy. Znaczy no my mamy! My mamy! Więc wiecie, to jest taka zagadka, nie? Taka zagadka, no. Dwie kurki i armatka! Tak. A desełko no ma... To... Nie będę mówił tak. Przypomnijcie mi po odcinku, żebym wam powiedział historię. To będzie się szczać po nogach, przysięgam. Jak to, o czym mówimy, cię nakierowało na to, tak. To ja nie chcę wiedzieć, co to jest. Ale przysięgam, że będziesz szczała po prostu pod siebie, nie? Pamper gwarantowany, nie? To jest najlepsze to, że moja mamuśka to powiedziała kiedyś na live przy 1000 osób, nie? No, ale to także mi się skończyło nagrywanie, więc aha, wy sobie gracie, tkmincie, bo z miejscem mi się po prostu... Rozumiem. Dobrze, tylko że no nie wiem co, nie mam pomysłu. Ja nie mam żadnej, tak jak to mówi Desełko, zawsze alternatywy. Alternatywy. Desełko nie ma alternatywy. Oglądałeś kiedyś alternatywy? Nie, ty jesteś za młody. Oglądałem alternatywy 4, halo! No co, przecież to moje, no proszę was. Ja się wychowałem na czasach CC Catch, Modern Talking i te sprawy, nie? No to dobrze. Sherry lady! I tam jedziesz, nie? No bo to sobie to rzadko czas podniosę, bo zginąłem oczywiście, bo przecież robię takie skoki, że Lara to po prostu hasa jak mały królik. Nie mam zaćmę, nie mam. Nie mam alternatywy. Ja dopiero odpalam custom na nowo. Odpalaj sobie, odpalaj. Słuchajcie, a tą choinkę może coś przesunąć? Ej, tu jest kratka koło choinki. No jest, ale no co? Ja myślę, tą choinkę trzeba przesunąć gdzieś. Da się? Choinkę? Czy nie, poczekajcie. No. Ale czy ty chcesz ją przesunąć, kobieto? Nie, choinka jest nieruchoma, nieruchable. A może te trzy, tą gablotę gdzieś posunąć jeszcze, słuchajcie. No. Myślicie, że się popchniesz ją jeszcze bardziej? Popchniesz ją. No dobra. Ale gdzie? Słuchajcie, no nie wiem, cisnę to gdzieś. Tu są w ogóle takie skrzynki pod schodami, no ale nie mamy czym zestrzelić. Czekaj, czy ona może ją do siebie? Może ją do siebie. Słuchajcie, gablota jest pchana w każdą stronę. Dobra, przesuwam też, ale... Tylko czy... Przez te ławy przejdzie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że... Ale... A jakby ją zepchnąć w ten dół, ona by się roztłukła i moglibyśmy te artefakty zdobyć? Aha, słuchajcie. Taki masz pomysł? No tak mi się... Pokaż. Chociaż ja nie wiem, czy to da radę. Wiecie, o co chodzi? Mnie w ogóle zastanawia fakt, dlaczego ona... Jezu, ta muzyka jest tragiczna tutaj. Ja mam po prostu takie ciary, że to jest aż... Ty wydajesz, że to jest... Bo wiecie, ta kamera mnie zastanawia, że sobie stoper załączyć. No. Dobra, jestem... Popchaj ją. Wiecie co, weźmy ją, zepchajmy sobie w dół, bo... Tak? Mnie ale zastanawia jak ją zepchać? Poczekaj. Zastanawia mnie fakt, czemu jest taka kamera dziwna, jak tutaj się poruszamy, wiecie? Te ławki są słuchajcie, tak niby poza... No dobra, spróbuję ją... Ona, nie da a czy rady ona z gablotu... Nie da rady? Nie da rady. A czy ona z tej... Na gablotu chyba nie wejdzie, czy wejdzie? Nie.